chwileczkę wystąpią przed Państwem uczniowie z Zespołu Szkół w Błaszku, którzy nam przedstawią Jasełka. Później wystąpią wokaliści, zespoły taneczne działające tutaj w naszym ośrodku kultury prowadzone przez Karolinę Kozik. Jako kolejnie wystąpią instrumentaliści, dzieci, które uczą się u nas grać na instrumentach. Każdy tam wykona po jednym utworze, prowadzenie przez Mariusza Wile i na zakończenie orkiestra Delta. Serdecznie zapraszamy, a za niedociągnięcia przepraszamy. Witamy wszystkich serdecznie. Przed nami Boże Narodzenie, święta wyjątkowe i ważne. Wigilijna noc, noc, w której Bóg stał się człowiekiem, jest wszystkim dobrze znana. Ten czas rodzi radość i dobroć w sercu każdego człowieka. Dzielenie się upadkiem, rozwieszona choinka, złożone pod nią prezenty, ciche melodie kole przynoszą dorosłych w świat dzieciństwa, a dzieci wzbogacają nowe przeżycia, do których zawsze będą chętnie wracać do wspomnienia. Dziś, przy udziale naszych koleżanki i kolegów, spróbujemy przeżyć to wydarzenie przed ponad 2000 lat, jakoby Chrystus dziś miał do nas przyjść. Dlaczego mnie dzisiaj tak wcześnie obudziłeś, mamo? Wcześnie? Przecież dochodzi już południe, a ty jak zwykle w papilotach. Zresztą, raz możesz wstać wcześnie, tak nakazuje tradycja. Prawda, dlatego też ja od 7 jestem na nogach. Posprzątałam już pokoju, teraz tylko choinka, wigilia i prezenty. Och, nie mogę się już tego doczekać. A co z tym wstawaniem? Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Jeżeli wstałaś dziś chętnie, to znaczy, że będziesz tak radosna przez cały rok. Mama chyba żartuje. Ona i ranne pobudki, to ja dziś pierwsza otworzyłam oczy. Prawda, tatku? Dobra. Ty byś lepiej oddała moje pieniądze. Tak też nakazuje tradycja. No wiesz, przecież nie mogę. Zresztą kupiłam się już za nie podarek. Och, te prezenty. Nie mogę się już tego doczekać. Tatku, proszę, pożycz mi parę groszy. Córuś moja, oddałbym ci wszystko, ale mama mi zabrała na świąteczne zakupy. Co ja słyszę? Kto to widział w Wigilię pożyczać? Zabronione, a nawet więcej. Należy wszystko oddać przed pierwszą gwiazdką, żeby nie robić sobie długów na Nowy Rok. Czy wy o tym nie wiecie? Jak ja dzieci wychowałam? Z tymi długami to chyba nie u nas, nie w naszej rodzinie. Ktoś idzie. Może to Nowakowa chce znowu coś pożyczyć? Otworzyć? Nie. Co się stało? Czy znowu czegoś nie oddała? Nie o to chodzi. Jeżeli rzeczywiście to Nowakowa, nie wpuszczamy, bo kobieta w Wigilię wróży kłopoty przez cały rok. O, ryba! Trzeba jeszcze przygotować karpia. Ryba to podstawowa potrawa na dzisiejszej wieczerzy. Ty także musisz zabrać się za naszą rybę. Wiem, już idę. Tatko, zostaw mi kilka łusek z naszej ryby. Może w tym roku mi się oddaj pieniądze, będą się nie trzymały. Słyszałaś o takim zwyczaju? To niemożliwe. Musieliby zamknąć wszystkie sklepy ze słodyczami. Ile ciastek dzisiaj zjadłaś? Dzisiaj poszczę. Muszę wytrzymać do wieczora o pustym żołądku. Co to dzisiaj za posty? Kiedyś to się pościło. Mama zabroniała mi nawet pić. Cały dzień trzeba było chodzić i nie wolno było ani kropli się napić. Czasami udało mi się po kryjomu napić kompotu ze śliwek, ale mama zawsze poznała. Oj, były takie czasy. Dzień dobry, a co u was słychać? Łóżka gotowe, porządki skończone. To wy jeszcze nie gotowe? Oj, kiepsko wygląda ta wasza choinka. Kto to widział takie straszydło? Teraz przecież można kupić piękne drzewko, prawie jak żywe. Ja nie mówiłam, już w tamtym roku prosiłam o nową, ale na próżno. Nasza też będzie ładna, właśnie będę ją ubierała. U mnie to są piękne choinki, w każdym pokoju stoi jedna, a w salonie największa. Po co aż tyle? Żeby mi wszyscy zazdrościli i zaglądali przez okno. A ja pamiętam inne drzewka. Żywe, pachnące, stały w pokoju, gdzie spożywano poślik, albo wisiały upowały, takie obcięte wierzchołki choinek, a na nich wieszano orzechy, jabłka i szyszki. Choinka zwisała u sufitu? Dlaczego? A dlatego, żeby dzieciaki słodkości nie dostały. Przydałaby się taka i u nas. A ja kupiłam w tym roku nowe ozdoby choinkowe. Bardzo drogie, no ale cóż, ale po co ja właściwie tutaj przyszłam? Aha, chciałam oddać cukier i może się wam przyda do wypieków. Ile ciastu piekłyście? Bo ja aż 5. 2 serniki, makowiec, drożdżowy i tort. A nasza mama przygotowała kutię. Kutię? A co to takiego? Kiedy to się je? To taki przysmak.
słodko. Pszenica z makiem i miodem. Oznacza ona na stole sytość i dostatek. Moja babcia zawsze robiła nam kutio. Ja tam nie lubię miodu. No to lecę. Wesołych świąt wam życzę. I nie przypalcie ryby, tak jak w zeszłym roku. To była wina Iwony, zagapiła się w lusterko. A co, miałam chodzić nieuczesana? No dość tej fajniki. Idę przebrać się do wieczerzy. Córcie moje, nie kłóćcie się. W Wigilię powinna panować zgoda. Za chwilę siadamy do wieczerzy. Zanim rozpoczniemy wieczerzę, odczytam fragment Ewangelii o Narodzeniu Pańskim. W owym czasie wyszło rozporządzenie cesara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiriniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Kto to może być? Dobrze, że mamy przygotowane jego dodatkowe nakrycie. A jednak w tym roku ktoś do nas przyszedł. Proszę, zapraszamy. Zawitaliśmy do państwa po kolędzie. Niech wam to za przykre nie będzie. A czy będzie, czy nie będzie, to się kolędować będzie. Dalej, bracia, przystępujcie, temu domu kolędujcie. Zapraszamy wszystkich tu zgromadzonych do wspólnego kolędowania nowonarodzonemu. Bądź pochwalony, Jezu Malusieńki.
Ziołko świeże i pachnące, zrżnięte na kwiecistej łące, Lulej najmilejszy, dziecino ma święta, schowaj pod chustę swe zimne roczęta. Póki słonko nie powstanie, śpi już w łóżeczku na tym siani, uśni już mój maleńki lulaj, rzemie lulaj. Patrzcie ludzie, do stajenki idą trzej królowie, tak ubrani i bogaci w koronach na głowie. Zróbmy miejsce dla zamorskich króli, Boże Ciocia wszystkich przyjmie, każdego do serca przytuli. Dziękuję.
na niego ucieka. Zobaczcie, jak się do was milutko uśmiecha. Nie wam wasze bracie Jezus towarzyszy, bo kto się narodził w owej świętej ciszy. Bądź dobry i pamiętaj, zajrzyj swoje serce, zanim powitasz święto. Thank you.
I'm not afraid to die.
będę. Cicha noc, a za chwilę nam też zaśpiewa.
Maria, Maja Wójcik, w kolędzie Pastuszek Bosy. Jeśli jest na sali Julka Jaworska, Kinga Panek, proszę o przygotowanie. Wielkie brawa dla Mai, należą się. Dziewczyna nieduża, ale boska. Thank you.
Dziękujemy kibice. Już za chwilę na scenie wystąpi Brodowski Łukasz. Zagra nam na klawiszach. Przygotuje się Brodowski Piotr, który również nam zagra na klawiszach. Łukasz zagra nam piosenkę szwajcarską. Dla odmiany nie kolędę, coś innego.
pastucha. Najstarsza nasza wokalistka, ale pewnie już znana wszystkim, zaśpiewa dla nas w grudniowe noce. Ścianku włożę.
pożyć, okruszki zebrać chleba. Na pierwszą gwiazdkę jeszcze poczekać tylko trzeba. Nikogo nie brakuje, jest talerz dla wędrowca, dla nieznanego gościa, co sam na świecie. Thank you.
być blisko, ramię w ramię pod koroną drzew. Nie zapomnij, po co to wszystko, gdy osadza nas wiek. W każdym z nas jest moc, gdajmy ten sam dźwięk. Mimo burz i łez, byle razem. Żałujemy, przepraszamy i martwimy wciąż, ale serca z dnia na dzień twardniemy niczym brąz. Nie zapomnij, jak być blisko, ramię w ramię pod koroną drzew. Nie zapomnij, po co to wszystko, gdy osadza nas wiek. Wielki mróz na ziemi, skrzypi wóz, wielki mróz, wielki.
Thank you.
poświęconą stajenką. Jest to pastorałka. Oddaję serce, nie do złota i
nocy Pan do nas przybył. Jego wieży z księgami, gdzie mędrcy świata najwięksi, ale duszą bym zabieje, gdzie pastuszkowie są pierwsi. Do szopy wszyscy, kto ogrzeć pragnie ręce, starami, by odtajało serce. Do szopy wszyscy, kto ogrzeć pragnie ręce, starami, by odtajało serce. I jako ostatnia nasza wokalistka, dzisiaj Natalia Kozik, zaśpiewa dla nas pastorałkę. Za kominem świerszczyk spał. Natalia w tym tygodniu na konkursie w Janowie Kolęd dostała wyróżnienie właśnie z tą pastorałką. Thank you.
I dziękujemy dziewczynom. To był już ostatni taniec dzisiaj. Zagra teraz Sokół Alicja. Nie na klawiszach, na klarnecie, czyli coś innego. Uczennica klasy trzeciej szkoły podstawowej w Studziankach, nie z Batorza. Zagra dla nas kolędy. Lulo Jerzeje Zuniu. Chciałam zaznaczyć, że uczy się dopiero od 2 miesięcy.
gotowa? Thank you.
To dziękujemy bardzo i tym utworem podziękujemy Państwu za Waszą obecność, za cierpliwość, za poświęcony czas. I zapraszamy na przyszły rok. O tej samej porze mniej więcej zorganizujemy koncert.